Halo, halo. Czy można napisać? O, super. Dzięki serdeczne. Ktoś się zlitował, bo dzisiaj jestem sama. Nie ma osoby, która mogłaby mnie wspierać i ewentualnie testować, gdyby coś się działo. Więc gdyby było coś nie tak, proszę od razu dawać znać. Nazywam się Aneta Derda. Z częścią z Państwa się już doskonale znamy. Jestem koordynatorką projektu Poczytajmy o domach, Poczytajmy i Solidarna Szkoła w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Dzisiaj spotykamy się dzięki projektowi Poczytajmy o domach. Projekt się powolutku kończy. Trwa jeszcze wirtualny festiwal dla uczniów i czekamy na koniec, ostatnie już zadania. Dla Państwa przygotowałam to webinarium jako dopełnienie tematu równościowego czy mieszkalnictwa w głównym nurcie projektu Poczytajmy o domach, uzupełnionego o równościowe czytanie, mając na względzie to, że gdzieś o te idee i wartości musimy przekazywać, a najłatwiej jest je przekazywać oczywiście poprzez dobre lektury. Przed nami będzie jeszcze jedno webinarium. Mam nadzieję, poprowadzi je Klaudia Warysiak-Lubaś, która jest współautorką publikacji Poczytajmy o domach. Mimo, że projekt się kończy, zapraszam Państwa na też bardzo serdecznie na październikową, taką ostatnią edycję. To będzie Dzień Zrównoważonego Mieszkalnictwa, kilkudniowy happening w szkołach, który powolutku sobie przygotowujemy razem z Habitat for Humanity. A wcześniej oczywiście tych Państwa, którzy mają prowadzą projekty w Centrum Edukacji Obywatelskiej, zapraszam na OPPM. Już ruszyły zapisy i to będzie podsumowanie wszystkich naszych projektów całodniowe 10 czerwca. Najważniejsze pytanie na dzisiaj. O, dzień dobry, widzę już znajome też imiona i znajome osoby. Te osoby, które są z nami po raz pierwszy, też witam serdecznie. Nie trzeba być w projekcie CEO, żeby uczestniczyć w webinarium. Mam nadzieję, że temat będzie na tyle szeroki, że może zainteresować też inne osoby. No i najważniejsze pytanie, co z zaświadczeniami? Więc Ania, która zajmuje się sprawami technicznymi, prosiła, żeby przekazać, że, i tutaj już wpisuję na forum, zaświadczenia te. Oj, błędem. org.pl. Zaświadczenia pod tym linkiem powinny się pojawić gdzieś do godziny 20. I tam się należy udać. Ja nie wiem, jak się je pobiera. Nigdy nie pobierałam żadnego, ale proszę pisać w razie problemów. Część z Państwa już doskonale sobie z tą platformą radzi. Co dzisiaj? Co nas czeka? No, czeka nas rozmowa o równościowych książkach. Jeszcze nie, tutaj sobie musimy zdefiniować, co to znaczy i co mamy na myśli. Troszeczkę o pułapkach, troszkę o rekomendacjach i antyrekomendacjach. Wbrew mojemu hasłu, które potem będę mówić, że stereotypy należy omijać, a nie rozbrajać, to troszeczkę o tych negatywnych przykładach jednak sobie powiemy. Ale niekoniecznie będziemy już o nich rozmawiać z uczniami, bo no i tutaj wytłumaczę dlaczego. Zanim przejdziemy do omawiania tematu, chciałabym, żeby Państwo, Panie, napisali króciutko, cokolwiek przyjdzie Państwu i Paniom do głowy na temat tego, co to znaczy równościowa książka. Co to może być? To znaczy, co to jest język równościowy, co to jest książka równościowa, do kogo jest kierowana, jakich grup może dotyczyć? Proszę zastanowić się przez minutkę i w czacie napisać.
Problemy zawarte dotyczą każdego czytelnika, tak, jak najbardziej. O tolerancji, międzykulturowe, problemach globalnych świata. Zmuszają do refleksji, czym jest równość, równowaga problemów i ich rozwiązania. Naukowa może być nieobrażanie czyichś uczuć, niewykluczająca, taka, w której świat nie jest przedstawiony według stereotypów. Obiektywna. Dostrzeganie i odzwierciedlenie różnorodności. Jeszcze poczekamy chwileczkę, jeszcze kilka osób pisze. Dostrzeganie i odzwierciedlenie różnorodności to już było. To jeszcze na ostatnie zdanie poczekamy. Tolerancja dla inności. Książka, którą można przeczytać i może przeczytać i zrozumieć nastolatek i dorosły, pokazująca problemy związane z tolerancją, poruszające bardzo współczesne problemy związane z globalizacją. Czyli same nudy z tego wyjdą, bo książka ma być przede wszystkim ciekawa. A znam kilka ciekawych. Teraz znam. Takie, które są dobre i nie obrażają nikogo. Ale tak, nudne też są. Okej, okay, to ja poczekam jeszcze, znaczy będziemy czekać i na Państwa wpisy, książka dla każdego. Ja przejdę dalej, ale jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze jakiś pomysł, to proszę zapisywać. Ja tylko jeszcze od razu powiem, że ponieważ jestem sama, to nie będę wklejała dzisiaj linków żadnych na czat. Natomiast tradycyjnie film pewnie po weekendzie pojawi się na stronie poczytajmy.co.org.pl i tam jak już film się pojawi, to pod spodem też na pewno będzie dokument z linkami do treści, które dzisiaj jakoś rekomenduję. To, co Państwo powiedzieliście, zgadzam się. Tutaj jest pytanie, zawsze, że się pojawia pytanie o definicję słowa tolerancja. Czy my musimy kogoś tolerować, czy coś tolerować? Co tolerujemy, czego nie? I czym się różni tolerancja od akceptacji? Książka dla każdego, czyli taka, która tematyką zainteresuje dużych i małych. Co nam daje? No, poza tym wszystkim, co Państwo wymienili, używanie, bo tutaj język równościowy, czyli język, jakiego byśmy oczekiwali w książkach, to jest język, który dotyczy każdego. Oczywiście w przypadku różnych grup mniejszościowych, w bardzo szerokim pojęciu, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, zawsze okazuje się, że musimy być bardziej wyczuleni, bo łatwiej nam przychodzi omijanie potrzeb czy w ogóle istnienia tych osób. Natomiast sam język równościowy, książki równościowe, to są książki, które dają wielość perspektyw, nie tylko tej perspektywy grupy dominującej, która na ogół sobie też z tego, że jest dominująca, nie zdaje sprawy. To jest język, który daje dzięki wielości perspektyw, daje możliwość nauczenia się krytycznego myślenia, syntezy, analizy, no ale oczywiście tym głównym jego zadaniem jest to, żeby przeciwdziałać nietolerancji, ale też aktom przemocy, które symbolicznie czy w przestrzeni językowej pojawiają się także na terenie
szkoły i w każdej grupie społecznej, nawet w tych, w których są bardzo młodzi ludzie. Tutaj jeszcze chciałabym wrócić a propos nienudnych książek, które są, można uznać za książki równościowe. Mamy ilustrację na prezentacji z książki Everest, Edmund Hillary i Tenzing Norgay, która przedstawia historię wejścia na Mount Everest z równoważonej perspektywy obu wspinaczy i przedstawia historię ich życia. Nie jest to tylko sprowadzone do wielkiego sukcesu Edmunda Hillary'ego, więc bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. Jest ciekawa, jest ładna graficznie, więc naprawdę nie jest najgorzej, że to nie muszą być absolutne nudy. I tutaj się bardzo często pojawia przy języku równościowym to, że my musimy stosować teraz jakąś modną czy niemodną poprawność polityczną. Nie stosujemy poprawności politycznej, to znaczy język, którego używamy, jest wyrazem naszego szacunku do różnych ludzi i do różnych osób. I ten sam szacunek i to samo oddanie godności różnym osobom powinno się przekładać na język literatury, po prostu. Nie rozmawiamy o idei poprawności jako takiej, mówimy o potrzebach osób wokół nas i grup, do których my też należymy, i grup, które są z nami. Szacunek i godność, myślę, że to są dosyć uniwersalne potrzeby, bez względu na to, kim jesteśmy, i tego po prostu się gdzieś trzymamy. I teraz tak, jeżeli Państwo mają jakiekolwiek pomysły na tytuły książek, tematy, pytania, głosy sprzeciwu, to bardzo proszę używać czatu. Ja się postaram do wszystkiego na tyle, na ile będę umiała oczywiście odnieść. Przy książce równościowej spotykamy się często z problemem, jak ją dobrać i do czym się różni książka równościowa od książki, która jest w jakiś sposób terapeutyczna? My się książkami terapeutycznymi, biblioterapią w zasadzie nie będziemy zajmować. Ja kilka takich książek oczywiście przedstawię, bo skoro je znam, to się z chęcią z nimi podzielę z Państwem. Natomiast będziemy się zajmować książkami, które są kierowane do grup, które muszą się oswoić z jakimś tematem. Czy z tematem inności w ogóle, czy inaczej, same są aktorami jakiejś przemocy werbalnej, czy symbolicznej, czy fizycznej, i należy to w grupie szkolnej czy przedszkolnej w jakikolwiek sposób rozpracować, czy też chcemy po prostu czemuś takiemu zapobiegać. Jeżeli mamy dzieci, którym trudno jest zaakceptować swoją odmienność, w szerokim, tutaj jest w cudzysłowie, dlatego muszą oddać dziecku komputer. Tak, będzie dostępne, będzie. Ja to rozumiem, bo ja regularnie muszę dziecku dawać komputer na lekcje. Koszmar. Dla dzieci, którym trudno jest zaakceptować swoją odmienność, są przede wszystkim książki terapeutyczne. Książki równościowe nie leczą, one mogą przekazać jakiś temat, mogą też dzieciom, które borykają się z jakimś problemem czy z jakimś poczuciem inności, wyobcowania, mogą poczuć się dzięki książkom równościowym zauważone, ale nie dają im narzędzia do radzenia sobie z tymi problemami. I przygotowałam dla Państwa takie krótkie rozpoznanie. Jeżeli chodzi o książki terapeutyczne, większość z Państwa pewnie doskonale się na nich zna i pewnie lepiej niż ja, bo część z Państwa pracuje z nimi na co dzień. To są książki, które niekoniecznie nie muszą być bogate literacko, nie muszą być artystycznie, nie muszą być przepięknie ilustrowane. Natomiast muszą w prosty sposób przedstawiać problem, nazwać emocje osoby, która z tym problemem się boryka,
i dać pozytywne rozwiązanie sytuacji, tak żeby dziecko mogło i nazwać, i przeżyć swoje emocje, i zobaczyć, że jest to problem, z którym można sobie w jakiś sposób poradzić. To są książki, które są do kupienia. Polecam chociażby chyba najpopularniejsze gdańskie wydawnictwo psychologiczne, które ma dobre książki, czy książki, które po prostu nazywają się bajki terapeutyczne i jest ich dużo, mniej lub bardziej znanych. Są też darmowe e-booki, o których powiem za chwilkę. Natomiast książki równościowe czy antydyskryminacyjne nie muszą w ogóle dawać pozytywnego rozwiązania. Takim przykładem jest Wędrówka Nabu, która jest książką bardzo popularną, która kończy się otwartym pytaniem: co ty zrobisz z Nabu? Wpuścisz do miasta, czy każesz jej wracać przez morze? Nie mówi, co masz zrobić, to nie jest, to ty musisz się postawić w sytuacji osoby, która się mierzy z sytuacją. Bohaterowie są przedstawieni w tych książkach jako podmiot, a nie jako przedmiot. Tutaj miałam na myśli to, że cecha, która wyróżniająca danych bohaterów, nie jest cechą dominującą. Czasami zdarza się, że jest to książka o inności. Teraz będziemy rozmawiać o tym, że ktoś wygląda inaczej. Ma, nie wiem, plaster na oczach, grube okulary, kule, wózek inwalidzki, inny kolor skóry, i o tym napiszemy sobie teraz książkę. Ale w większości przypadków, w dobrej książce równościowej, ta cecha nie jest cechą główną. Bohater nie jest przykryty tą cechą. Ma swoją osobowość, swoje przygody, swoje zdanie, i jest ono tak samo ważne jak zdanie, przygody i osobowość każdego innego bohatera. W filmie takim dobrym bohaterem filmowym dla dzieci jest Czkawka z Jak wytresować smoka, którego utrata nogi nie sprowadza go na tory bycia biednym czkawką inwalidą. Jest bohaterem, który sobie doskonale radzi w rzeczywistości. I takich książek mamy trochę, będziemy sobie o nich rozmawiać. I tutaj zjawisko inności może być opisane metaforycznie, to znaczy to może być inność związana z jakąś chorobą, dysfunkcją, to może być kwestia wyglądu, czy bycia z innego kraju, różnienie się w jakikolwiek sposób, ale to może być też inność w jakikolwiek sposób metaforyczna. Chociażby tak jak na przykładzie, nie wiem, Elmera, który jest słoniem w kolorową kratkę, ale są to też bohaterowie, którzy wyróżniają się na przykład, nie wiem, wielkimi uszami. Jak bohaterka poradnika superbohatera. Swoją drogą musimy unikać takiej pułapki, jaką tego typu książki, jak podręcznik superbohatera proponuje i zarzuca na nas, dlatego że fajnie jest, żeby osoba, która się w jakikolwiek sposób wyróżnia, nie musiała tego wyrekompensować. Bardzo często pojawia się motyw osoby na przykład niepełnosprawnej, intelektualnie lub fizycznie, która ma dodatkowe, nagle odkrywa jakieś dodatkowe supermoce. Czy Harry Potter, który okazuje się być czarodziejem, czy jakakolwiek tego typu postać. Byłoby dobrze, gdyby jednak wybrzmiało, że nie trzeba mieć supermocy, żeby być szanowanym i żeby dostąpić szacunku i tego, że jest się ważnym, bo no, wpędzamy dzieci w pułapkę potrzeby takiej zasługiwania, a w gruncie rzeczy to, czego chcemy nauczyć, to, że to, jacy jesteśmy, to jest okej. Dlatego dobrze jest szukać książek, które
nie wskazują tej ścieżki, że teraz ci zrekompensujemy to, jaki jesteś, dając ci możliwość, nie wiem, latania, widzenia w ciemnościach i tak dalej, bo jesteś okej, po prostu. I warto na tym się skupić. Tutaj się pojawiła książka Inne niż wszystkie. Tak, ja o książce Inne niż wszystkie za sekundę, niż wszyscy za sekundę powiem. Zanim przejdę do konkretnych tytułów, przygotowałam dla Państwa taki króciutki kodeks. Bardzo dziękuję Pani Barbaro. To jest kodeks, który troszeczkę zaczerpnęłam z kodeksu dla dziennikarzy i dla mediów o tym, jak to jest kodeks równościowy, który podpisały różne stowarzyszenia. On dotyczył wizerunku ludzi w mediach. Natomiast to oczywiście dostosowałam do swoich potrzeb i do potrzeb tego, co chciałabym Państwu przekazać dzisiaj. Ale to, co jest ważne i to, co często bywa naruszane w książkach, to no tutaj, gdzie chciałam Państwu o tym opowiedzieć. To, co jest problemem, to na przykład w przypadku zdjęć, to są bardzo często w książkach są publikowane zdjęcia dzieci bez zgody, czy opiekunów, czy rodziców. Książka chyba najbardziej popularna, którą moja córka uwielbia, ja nie, ale nie zmienia to faktu, że mamy kilka tomów. To jest książka o dziewczynce, seria książek o dziewczynce, która podróżuje po całym świecie, które te książki pisze sama i jest to bardzo popularna seria, okraszona też serialem. I dziwnym trafem ta dziewczynka nigdy nie fotografuje się z białymi dziećmi. Natomiast kiedy bywa w państwach afrykańskich, to zmienia się jej język, zmienia się sposób opisywania rzeczywistości i bez żenady fotografowane są dzieci w dodatku pod takim kątem i w takie zdjęcia, że i są to tak zrobione zdjęcia, że możemy spokojnie domniemywać, że żaden rodzic dzieci, które są w tych zdjęciach, chociażby z Etiopii, nie wyraził zgody na publikację i na używanie twarzy tych zdjęć. Nie mówiąc już o stereotypowym postrzeganiu Etiopii czy innych krajów, w których ta dziewczynka bywa. Więc nagle zmienia się perspektywa, tak? I nie bohaterce, czy raczej rodzicom, którzy publikują te książki, wydawcy, nie przychodzi do głowy robienie tego samego, jeżeli chodzi o dzieci w Finlandii czy w innych krajach. Natomiast jeżeli bywają w krajach globalnego południa, nagle się okazuje, że wszystko jest dozwolone i już konwencja o prawach dziecka przestaje obowiązywać, więc no chciałabym na to uczulić, bo takich książek oczywiście jest sporo. I tutaj to są książki współczesne, bo oczywiście będziemy też, gdzieś tam się w mojej zajawce pojawił Anaruk, do którego się będziemy odwoływać za chwilę, natomiast no to są książki, które pojawiają się teraz i ten neokolonializm mocno w nich wybrzmiewa. Ja nie po, w sumie chyba nie znam dobrej podróżniczej książki dla dzieci, która by była pisana z perspektywy dziecka i nie zawierała tych wątków neokolonialnych. Jeżeli Państwo znają taką książkę, to proszę się teraz podzielić, bo naprawdę chciałabym taką przeczytać. No i nie będę oczywiście czytała całego slajdu, który dla Państwa przygotowałam. Chciałabym tylko zwrócić jeszcze uwagę na punkt 6. Nie rozbrajajmy stereotypów, mówiąc o tych stereotypach. Czasami po prostu wystarczy podać prawdziwe informacje na temat jakiejś kultury czy na temat jakiejś sytuacji, niż zaczynać od stereotypu. Takim antyprzykładem, który sobie przygotowałam dla Państwa wbrew własnym słowom,
jest książka, która, jak bardzo cenię jej autora, tak książki nie cierpię. Tutaj ją pokażę. Jest to książka, która utrwala chyba wszystkie możliwe stereotypy. I zamysł sam małej książki o rasizmie był bardzo dobry. Wykonanie niestety tym razem trochę gorsze. Bardzo cenię blog Mamadou Diouf i jego działalność, natomiast w tej książce pojawiają się wszelkie możliwe stereotypy. Jeżeli przypadkiem moje dziecko nie znało jakiegoś przezwiska czy słownictwa, to właśnie poznało i będziemy pracować, żeby zapomniało o tym. Ja też nie znałam połowy części. Więc nie posługujmy się tymi stereotypami, bo one bardzo łatwo wchodzą w głowę. Nie posługujmy się przekleństwami, żeby mówić, że nie wolno tak mówić. Po prostu nie używajmy tego. Mówmy prawdę, nie zaczynajmy od tego, że rozmowy o chociażby Romach, mówiąc o stereotypowe wszystkie przykłady, co myślimy o cyganach, dowcipy i przysłowia. Tylko po prostu przekażmy prawdę, to co wiemy na temat tej kultury i historii Romów w Polsce czy na świecie. I tak jest ze wszystkim. Czasami bardzo trudno jest tego pilnować, ale po prostu z czasem to wchodzi w krew. Jeżeli tutaj pojawił się też wątek takiego, że reprezentujemy wszystkie kultury, wszystkie grupy, które istnieją, przede wszystkim te grupy, które istnieją w szkole, z którymi nasze dzieci mogą się spotkać, od tego zaczynamy uczenie akceptacji i współbycia z innymi, towarzyszenia sobie nawzajem, ale też czasy się zmieniają, książek jest dużo. I o ile te jeszcze 20 czy 30 lat temu troszkę nie przychodziło nam do głowy, że nasze to, jacy jesteśmy, może być odzwierciedlone w każdej książce, o tyle współczesne pokolenia coraz większą czują potrzebę tego, żeby się móc przejrzeć w literaturze, móc utożsamić z bohaterem, i coraz bardziej zwracamy uwagę na to, że jest to potrzeba w sumie każdego z nas. Tutaj wypowiedzi, które się pojawią, to są wypowiedzi osób, z którymi rozmawiałam przed webinarium, więc to są prawdziwe cytaty. I obok zostawiłam ten cytat z rozmowy z książką Zmartwienie Róży, która nie jest książką o kolorze skóry. Jest to książka o zmartwieniu, które rośnie i jest duże. I to, że róża ma inno, jest dziewczynką o brązowej skórze, nie ma tutaj żadnego znaczenia. I fakt, że można przeżyć jakąś historię, mieć jakieś swoje problemy, wyglądając tak, jak wygląda na przykład bohaterka tego cytatu, też jest bardzo ważne, żeby mogła też ona się z sobą utożsamić z jakąś książką, mogła się w jakiejś książce przejrzeć. Ale też, żeby osoby, które nie mają brązowej skóry, mogły przyzwyczaić się także w ten sposób do widoku. Przyzwyczaić oczywiście to nie jest dobre słowo, ale mówimy bardzo często o dzieciach ze środowisk, które nie mają zbytniego kontaktu bezpośredniego z osobami, które się od nich różnią. Bohaterka tego cytatu jest jedną z moich byłych uczennic. To co i dlaczego mi się wydaje ważne, żeby ona też się czuła reprezentowana. Inna z moich uczennic, także Polka, obie są Polkami mieszkającymi w Polsce i w Polsce wychowanymi, która miałyśmy kiedyś lekcję na temat wielokulturowości, ale zeszło na polskie stroje ludowe. I ona była absolutnie przekonana, że jako osoba czarna nie może przymierzyć czy założyć polskiego stroju ludowego, będąc Polką w Polsce. I ten stereotyp był wgrany tak mocno,
że czuła się dziwnie, myśląc o tym, że ona także mogłaby taki strój przymierzyć. Więc ten element poczucia bycia reprezentowanym i bycia częścią społeczności jest bardzo istotny. Książką, która nie jest zdecydowanie dla dzieci, to jest książka, którą polecam Państwu. Jest książką, którą będąc białą Europejką czyta się z bólem, bo się czyta trochę prawdy na swój temat i nie zawsze jest to prawda bardzo wygodna. Ale książkę serdecznie Państwu polecam. Wkradła się literówka w cytat, bardzo przepraszam, poprawię przy wyrzuceniu prezentacji na stronę. I to jest bardzo ważne, żeby, jeżeli mamy tylko taką możliwość, żeby osobom oddać głos, a nie tłumaczyć ciągle za nich, bez względu na to, czy jest to osoba różniąca się wyglądem, czy na przykład jest to osoba z niepełnosprawnością, czy jakiekolwiek inną, w cudzysłowie, różnicą. I to, co może być powodem wykluczenia i w jaki sposób dzieci sobie z tym wykluczeniem radzą, może być wiele. Może być oczywiście coś tak, co nam przychodzi pierwsze do głowy, czyli wygląd, czyli niepełnosprawność, natomiast choroba, natomiast też czasami ważne jest to, jak wyglądają nasze rodziny. I czy jest to rodzina, gdzie wychowuje samotny rodzic? Tutaj Alberta wychowuje tata, Tsatsiki jest wychowany przez mamę, tatę ma daleko. Albert jest dla młodszych dzieci, Tsatsiki jest dla troszkę starszych, znaczy Albert jest świetny w przedszkolu, Tsatsiki to już jest dla dzieci chodzących do szkoły. Zestaw Wszystko o rodzinach jest dobrą książką dla wszystkich. Natomiast tutaj czasami powodem zmartwień, czy tego, że dzieci nie mają gdzieś takiej jasności, że to, jak ich rodzina wygląda, jest w porządku, to może być samotne rodzicielstwo, ale może być na przykład też wielość rodzeństwa. Jest bardzo mało książek w tej chwili współczesnych o rodzinach wielodzietnych, których przecież jest dużo w Polsce. I tutaj byłoby dobrze wiedzieć, że i dobrze mieć świadomość, że to też jest ważne, żeby to wybrzmiało, że jest wiele modeli rodziny i że te modele są równoważne. Jeżeli są jakieś pytania czy jakieś uwagi, to z chęcią na wszystko odpowiem. Proszę sobie spokojnie pisać w międzyczasie. Ja postaram się wszystko przeczytać. A jeżeli nie dam rady odpowiedzieć teraz, to postaram się odpowiedzieć potem już na stronie Poczytajmy pod linkiem do filmu. I to są, chciałam pokazać Państwu kilka książek równościowych, które są ciekawe. Dla dzieci w różnym wieku. Nietypowy Adaś jest dla młodszych, Adaś ma skrzydła i tym się różni. I tutaj jest ta mocna metafora inności. Minu nie jest nową książką. Jeżeli starsi z Państwa znają Jasia i Janeczkę, to Minu jest ich właśnie starszą siostrą. Minu jest dziewczynką i Minu jednocześnie jest kotem. I jedni chcą, żeby Minu była kotem, inni chcą, żeby Minu była dziewczynką, a Minu chce być sobą. I dojrzewanie do tego, że nie musi wybierać i może być jednocześnie i kotem, i dziewczynką, jest bardzo ważne. Jakie książki pani poleca dla młodzieży 16+? Na pewno Kasieńkę. Z tym, że Kasieńka jest chyba w tej chwili trudno dostępna. Kasieńka mówi mniej o inności, chociaż się dzieje na emigracji, bardziej o trudnych relacjach w rodzinie. Na pewno dobrą książką jest Oro o młodej dziewczynie, która jest adoptowana i nie jest to kolejna rodzina adopcyjna.
Jeszcze kilka takich książek. Dlaczego nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry? Jest do przeczytania przez osoby 16+. Za chwilkę, jeżeli mi przyjdą inne tytuły, na pewno powiem. Jeżeli Państwu przyjdą też jakieś inne tytuły do głowy, to też proszę od razu podzielić się. Inni niż wszyscy, czyli książki o zespole Aspergera, o inności. W innym niż wszystkim główny bohater zastanawia się, czy on jest normalny. Czy to jest okej, że on jest taki, jaki jest. Pamiętam jednego ze swoich byłych uczniów, który miał niezdiagnozowanego Aspergera. Po wielu namowach rodzice zdecydowali się na diagnozę, a chłopiec sprawiał ogromne problemy, to mało powiedziane. Był żywiołowy, nerwowy i łatwo wpadał w złość. Do dnia diagnozy. Następnego dnia po diagnozie przyszedł nadal oczywiście młody człowiek z zespołem Aspergera, dokładnie taki sam, natomiast absolutnie zrelaksowany i pierwszy raz chyba od bardzo dawna uśmiechnięty. Powiedział, że w końcu wie, że jest normalny, że co mu jest i dlaczego taki jest i że to jest okej. Okay. I usłyszał to pierwszy raz w wieku 13 lat, że wszystko z nim okej. Okay. I to jest jedno z fajniejszych doświadczeń, obserwować człowieka, z którego cały wieloletni stres nagle schodzi, bo w końcu usłyszał, że wszystko jest w porządku i że to, jak postrzega rzeczywistość, też jest w porządku. Polecam Niepełnosprawną i pełną miłości. Nie znam tej książki, z przyjemnością sprawdzę. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeżeli chodzi o zespół Aspergera, gdzie część z nas spotyka dzieci z zespołem Aspergera w pracy, mniej lub bardziej zdiagnozowane, dla wszystkich chyba bohaterem może być Messi, który ma na koncie ogromny sukces. To jest Greta Thunberg oczywiście, która jest bohaterką dla wielu osób. Tutaj dla uczniów i dla nauczycieli jest napisany podręcznik Mam zespół Aspergera. Z tego co wiem, on już nie jest dostępny w wersji papierowej, natomiast on jest do pobrania on jest do pobrania z internetu w PDF-ie i w linkach pod filmem. Też ten umieszczam. Jeżeli wpiszą Państwo sobie w internet, to na pewno ten podręcznik znajdą. To jest bardzo prosta graficznie historia opowiadająca troszkę świat oczami osoby z zespołem Aspergera. Jest, niedawno kupiłam. No proszę. A jak ja szukałam, to nie było. To fajnie, że jest dostępne. Natomiast oczywiście wszystkie inne książki, gdzie bohaterami po prostu są osoby z zespołem Aspergera, są super. I tutaj mam jeszcze taki zestaw książeczek z Zielonej Sowy. To jest seria Specjalne Moce. To jest seria, tym mnie ujęła. Ja czytam, przyznam się, że nie czytam wszystkich, czytam Przygody z mapą. Przygody z mapą ujęły mnie tym, że chłopiec, który nie potrafi, ma dysleksję tak mocną, że nie potrafi w ogóle czytać map, nie ma żadnej super świetnej supermocy, natomiast potrafi wrócić do domu bez mapy, w przeciwieństwie do innych dzieci. I tutaj potrafi się wykazać mimo swojej dysleksji, a może dzięki niej, bo wtedy jest uważniejszy na otoczenie. I tutaj mamy inne książeczki o autyzmie, ADHD i o stanach lękowych. One nie są drogie, więc zakup ich nie powinien jakoś bardzo zaboleć. Podam jeszcze alternatywę darmową za chwilkę. O niepełnosprawności intelektualnej, bardzo ciekawe.
Kawia powiada, to dla starszych takich dzieci w wieku 9+, powiedzmy Rico, Oscar i Głębocienie, gdzie jeden z bohaterów jest niepełnosprawny intelektualnie i nie przykrywa to właśnie, ta niepełnosprawność w żaden sposób nie przykrywa jego osobowości, wręcz przeciwnie. Różowe Środy opowiada o głębokiej relacji i miłości wbrew rodzicom między małą dziewczynką a jej ciotką z zespołem Downa. I tutaj obok mamy jeszcze bardzo ciekawą, bardzo dobrą pozycję, Duże sprawy w małych głowach. Ona opowiada, to jest książka, która w ogóle mówi o niepełnosprawnościach wszelakich. W internecie, na YouTubie można też znaleźć krótkie animacje kierowane do dzieci, gdzie narratorem jest właśnie i osoba niepełnosprawna, i na przykład ktoś bliski osoby niepełnosprawnej, w tym przypadku dzieci, które mówią o swoich emocjach i jest to taki filmik, który bardzo łatwo można przekształcić w lekcje, w dyskusję na temat niepełnosprawności kolegów czy koleżanek. I tutaj mamy książki, które są darmowe. Dwie pozycje na tym slajdzie. Jest Malinowy Duet, to jest seria Bajki bez barier. To jest cała seria darmowych książek na stronie bodajże Światełko dla Dzieci to się nazywa też. Ale pisanie bajki bez barier powinno wystarczyć, żeby znaleźć PDF. Troszkę uczulam na te książki, dlatego że one nie zawsze są aktualne. Znaczy, bardzo proszę, żeby jeszcze wnikliwie sobie przeczytać na przykład książkę o bohaterze z zespołem Aspergera. Jest książką, w której mówi się o Aspergerze jako chorobie, co od dawna wiemy, że chorobą nie jest, jest zespołem cech, więc zastanówmy się, co dokładnie chcemy przekazać i sprawdźmy jeszcze te książki pod tym kątem, czy one się nie zestarzały. Moja mama nie widzi, to też jest seria trzech książek za darmo w internecie dostępnych w PDF-ach. Jest też Moja mama nie słyszy i Moja mama jeździ na wózku. Więc to jest ta darmowa alternatywa. Mamy Benio, Tata i reszta świata. To już książka do kupienia w księgarniach. Tutaj tata Benia jeździ na wózku. I Morze Ciche opowiada o dziecku, które nie słyszy. Jest to dość dobra książka do przeczytania. I plakat na dole, Ian, to jest film bez słów, więc bardzo łatwy do wykorzystania. Kim jest ryś? Tak, jest o zespole Aspergera. Aha. Ian to jest bardzo, wracając do filmu, Ian to jest bardzo krótki film, Oscarowa animacja, niecało 10-minutowa. Na podstawie prawdziwej historii. Bardzo, bardzo łatwa też do przyswojenia dla dzieci i potwornie poruszająca. Można się popłakać. Ale dobra, naprawdę dobra. I jeszcze jeden temat gdzieś w tym bałaganie równościowym, który tutaj Państwu urządziłam, jeżeli chodzi o tematykę. To kwestia klas społecznych, których nie jesteśmy świadomi, jeżeli należymy do tych klas, które są uprzywilejowane. Natomiast nie bez powodu tutaj wrzuciłam po jednej stronie książki dla dzieci, a po drugiej książkę dla państwa. Autorem Powrotu do Reim, część z państwa pewnie tę książkę już czytała, jest filozof i socjolog francuski, wywodzący się z bardzo biednej i przemocowej rodziny. I przy całej megalomanii autora i bohatera książki pada tam
wiele bardzo ważnych słów. Między innymi to, że o wiele trudniej było mu przeżyć coming out jako osoby pochodzącej właśnie ze środowiska bardzo biednego, niż coming out jako osoby homoseksualnej. I o ile po wyprowadzeniu z domu bardzo szybko wyautował się jako homoseksualista, o tyle większą część życia spędził ukrywając to, że pochodzi z bardzo biednej, robotniczej rodziny. I było to dla niego tak blokujące, że gdzieś ważyło na całym jego życiu. I to, skąd pochodzimy, tak jak dokładnie tak samo jak pisała autorka, dlaczego nie rozmawiam z białymi o kolorze skóry, nie jest ważne, dopóki jesteśmy z tej grupy, która jest grupą dominującą czy grupą uprzywilejowaną. Ważne, dlatego bardzo ważne jest to, żeby książki były zróżnicowane też pod tym kątem, pokazywały różne środowiska, nie stereotypowo, nie gloryfikując, ani też nie upokarzając żadnych grup społecznych. I ta różnorodność w przekazie jest bardzo, bardzo ważna. I książki, które teraz święcą ogromne triumfy, czyli wszelkie książki wzmacniające dziewczynki, pojawiają się też wzmacniające chłopców, co jest super. Dziewczynki oczywiście ze względu na różnice w zarobku i wszystkie inne problemy, z którymi borykają się kobiety, dlatego że są kobietami. Natomiast bardzo ważna jest też alternatywa dla chłopców. I tutaj po pierwsze fajnie, ważne jest, żeby pokazywać i jednym i drugim, i chłopcom, i dziewczynkom obrazy, różnorodne obrazy naukowczyń, bohaterek, aktywistek, astronautek, ale też w drugą stronę nie stereotypowy obraz mężczyzny. I tutaj opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi, czy opowieści o mężczyznach, którzy robią różne wartościowe rzeczy, wartościowe w sensie użyteczności też społecznej, piękna odkrywczości, które dają troszeczkę taki obraz niekoniecznie oczywisty, to znaczy one się tutaj doba oczywiście się wpisuje w ten z tego samotnego wilka, stereotyp, natomiast daje też tą takie poczucie, że można robić wiele rzeczy i sukces niekoniecznie jest związany tylko z jedną wizją męskości i tego, co powinno się w życiu robić. Tych książek na rynku jest bardzo dużo. Większość jest dobra, niewiele jest bardzo dobrych. I niestety bywają słabe, ale tych słabych chwilowo na rynku polskim jest niewiele, więc nie będziemy się nimi zajmować. Tutaj jest też książka dla odrobinę starszych dzieci, Chłopak w sukience. To jest książka napisana o chłopcu, który interesuje się modą. I jest to dobra, jest to dość dobra książka do poczytania z dzieciakami. Opowieści dla chłopców, którzy są wyjątkowi, jest książką, serią książek napisanych na fali sukcesu buntowniczek. Oprócz buntowniczek, oczywiście tych książek powstało dla dziewcząt bardzo dużo, też na szczęście powstały też polskie wydania. Nie mamy, one są nadal bardzo mocno takie zachodniocentryczne, te wydania anglosaskie. Nie mamy jeszcze takiej dobrej odpowiedzi, która by bardziej wspierała inne kultury czy inne punkty widzenia, ale to już jest jakiś i tak przełom i dobrze, że one są drukowane, dobrze, że są tłumaczone na język polski. Kiedy rozmawiałam z różnymi osobami przy tym webinarium, jedna z osób poprosiła, żebym powiedziała, że to jest bardzo ważne, żeby zmuszać chłopców do czytania książek dla takich
typowo dziewczyńskich, to znaczy, żeby pokazywać jakiś wrażliwy świat. Ale ja też tutaj bym to uzupełniła o to, że po prostu warto pokazywać wielość narracji i pokazywać sobie światy różne nawzajem. I chłopców też wrażliwość i wzmacnianie dziewcząt. Czy CEO w tym roku też podaruje nam jakieś propozycje książkowe? Już mówię. CEO nie podaruje pozycji książkowych w czerwcu. One poczekają do września, do edycji wrześniowej, bo teraz się po prostu przez koronawirusa wszystko przerzuciło do domu i kiedy nie wysyłaliśmy książek, no moglibyśmy to zrobić w najbliższym czasie, dopiero w wakacje, kiedy już wszystkie działania się zakończą. Natomiast książki czekają na półkach. Część z nich kupiliśmy, część z nich oczywiście mamy dzięki wsparciu i uprzejmości wydawnictw. Mam nadzieję, że będziemy do książek mieć jeszcze więcej do września i z chęcią się nimi podzielimy. I poza stereotypami płciowymi, które gdzieś tam musimy sobie rozbrajać, mamy książki o tematyce bardzo szeroko pojętej LGBTQ. I to, co tutaj jest jakoś fajne w Zlatancej ukochanym wujku, co chciałabym podbić, to to, że to znowu jest książka, w której preferencje homoseksualizm wujka w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Absolutnie. Zlatanka jest wściekła i zazdrosna i potwornie, potwornie zła. Nie dlatego, że wujek jest homoseksualistą, tylko dlatego, że Stef, chłopak wujka, po prostu potwornie jej przeszkadza, bo ona jest zazdrosna swojego ukochanego wujka. Jest to książka przede wszystkim o zazdrości. I w książkach, wszystkich książkach Pi Lindenbaum jest tak, że te tematy równościowe przechodzą gdzieś obok, są w tle, są naturalnym tłem, a temat pierwszoplanowy jest zupełnie inny. Tak, trzeba wziąć udział w kolejnej edycji. Zapraszam, nie będzie źle. Uwielbiam książkę Pięciu Nieudanych. Postanowiłam, że nie będę dzisiaj mówiła o książkach, o których mówiłam w zeszłym webinarium, dlatego o Pięciu Nieudanych nie mówię. A to się cieszę, Pani Barbaro. I w tych książek takich, które można uznać za książki równościowe, w poprzednim webinarium też było sporo, więc można sobie odsłuchać, przeklikać i znaleźć jeszcze kilka dobrych tytułów. Jak otrzymać te książki? Co trzeba zrobić? Żeby otrzymać książki, zapraszam w czerwcu do rejestracji do programu Poczytajmy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. To nie jest tak, że ja będę mogła Państwu przekazać wszystkie te książki, które tutaj są w naszym webinarium. Część z tych, mając fundusze, udało nam się zakupić. Oprócz tego dostajemy w prezencie książki dla Państwa od wydawnictw i te książki, które dostaniemy, na ogół to są też bardzo dobre pozycje i wydawnictwa dbają o Państwa, Państwu będziemy mogli przekazać. Tak, Sekret Laury mam jest ta seria. Myślę, że w porządku. Kto wie, o co chodzi z Anarukiem? Czy ktoś z Państwa wie, o co chodzi z awanturą o Anarukę? Nie? No to ja opowiadam, dlaczego Anaruka i co robimy z Anarukiem, cenzurować, nie cenzurować. Inuici. Tak, oczywiście, Inuici. Tu chciałam jeszcze jeden cytat o... I co my robimy z książkami, które w jakikolwiek sposób przestały przystawać do współczesności, do rzeczywistości, w jakiej żyją młodzi czytelnicy?
Murzynka Bambo. Ja bardzo kocham Tuwima. Uwielbiam Tuwima. Tuwima dla dzieci, Tuwima dla dorosłych. Murzynek Bambo był pisany w innych czasach i w innej rzeczywistości. I nie przystaje do współczesności w żaden sposób, a potrafi wyrządzić bardzo dużo krzywdy. Nawet jeżeli tej krzywdy nie wyrządza nam. W wielu krajach książki tego typu się cenzuruje, to znaczy one są wycofywane. W Stanach Zjednoczonych książką, która jest wycofana, jest Hatawuja Toma, ze względu na stereotyp główny, w jaki wpisuje się główny bohater, który jest stereotypem bardzo krzywdzącym. I ja jestem daleko od cenzury, natomiast nie wszystko musimy gloryfikować, nie wszystko musimy czytać, nie do wszystkiego musimy się przywiązywać i trzymać pazurami tylko dlatego, że nam się podobało, kiedy my byliśmy mali. Mnie też się bardzo podobało. Ale przestało. I jest tyle przepięknych wierszy i tyle przepięknych książek i tyle dobrych, ciekawych wierszy Tuwima, że naprawdę możemy się od tego biednego jednego wiersza już odczepić i nie bronić go jak niepodległości, bo nic nam to nie robi, a może zaszkodzić, kiedy go używamy. Nie będziemy, akcje nie będą z Poczytajmy o domach powiązane. No to są po prostu dwie różne akcje, które gdzieś tam się połączyły. Jedna zostaje, druga się kończy, nie dlatego, że nie mamy do niej serca, tylko dlatego, że po prostu kończy się projekt. I poza tymi działaniami październikowymi, Poczytajmy o domach już powoli wygaszamy. Natomiast jeżeli chodzi o Anna Ruka, też podam Państwu link. Jakiś czas temu wybuchła wielka awantura o, no właśnie, o to, że Anna Ruk w języku grenlandzkim oznacza Sarajto, więc nie jest dobrym imieniem. I idąc dalej tym tropem, kiedy bohaterowie odkryli, że coś jest nie tak z imieniem, okazało się, że Centkiewiczowie nigdy nie byli na Grenlandii. To jest historia opisana z drugiej ręki, ale mocno przekształcona. Na tyle mocno, że nic się w niej nie trzyma prawdy. W dodatku ukradziono twarz. To znaczy chłopiec, który od tego 37 roku, kiedy Anna Ruka wydano, został na okładce i w książce. To jest chłopiec, który jest dziecięcym aktorem występującym w filmie duńskim. Chłopiec rzeczywiście jest Grenlandczykiem, nazywał się Simeon Larsen. Jego zdjęcie zostało ukradzione. I przez wiele, wiele lat, aż do teraz jest powielone przez naszą księgarnię. I wydawnictwo, przynajmniej do czasu, kiedy ja śledziłam historię, nie odpisywało i nie ustosunkowało się w żaden sposób do tego, że to zdjęcie jest wykorzystywane bez jakichkolwiek poszanowania praw autorskich. Tak, ja dam, oczywiście, że podam link do tej ich informacji. I co więcej, życie tego bohatera ułożyło się bardzo źle. To jest dodatkowa jakaś taka historia, gdzie Simeon Larsen zginął nieszczęśliwie w wieku 24 lat, więc ta uśmiechnięta twarz chłopca jest w ogóle tutaj nie powinna mieć nie powinna być użyta. On nigdy nie wiedział, że jego twarz występuje w jakimś innym kraju, w jakiejś książce. To nawet nie jest kadr z filmu, tylko to jest foto zrobione na planie tego filmu. I o ile powiedzmy, że w 1937 roku, kiedy ta książka powstawała, jeszcze można było uznać, że jest to w porządku, to tyle w 2020 roku
Same, pomijając wszystko inne, to kwestie praw autorskich są mocno szanowane, ale też kradzieży czyjejś twarzy najzwyczajniej w świecie i przeinaczenia czyjejś historii. To Żółty Anaruk nie jest już lekturą z tego, co się orientuje, natomiast trochę to niedobrze świadczy o Centkiewiczach w ogóle i o ich wiarygodności, a myślę, że książek, które potrafią pokazywać wielokulturowość i wielość, piękno świata jest naprawdę teraz dużo i nie trzeba sięgać do książek z początków XX wieku. Tutaj na tym slajdzie mamy też oczywiście Nieszczęsny w pustyni i w puszczy i doktora Dolittle i jego zwierzęta, które są no to jak są mieszkańcy różnych kontynentów przedstawiane stereotypowo, to doskonale wiemy i one to się, to znaczy, okej, okay, te książki są, one nawet mają dużo, pewnie dużo walorów i teraz co z nimi zrobić, bo one w szkołach muszą funkcjonować. Więc niech będą w szkołach, skoro tak nam każą, żeby uczyć. Natomiast to, jak my je czytamy, to jest nasza decyzja i sposób czytania książek też się zmienia. I to, czy Kali mógłby poklepać Stasia po ramieniu, tak jak Staś sobie klepie Kalego, to jest temat na długą dyskusję z uczniami. To, jak są przedstawieni bohaterowie drugoplanowi w doktorze Dolittle, czy to jak nieszczęsna Nela sobie robi zdjęcia z miejscowymi dziećmi w Etiopii czy w jakimkolwiek innym kraju. To jest temat na szczerą dyskusję z dziećmi i oczywiście trzeba zmienić kanon lektur, natomiast na kanon lektur nie mamy wpływu, ale to jak o tych lekturach mówimy, jak rozmawiamy i jak nie omijamy różnych tematów, to zależy od nas. To nie znaczy, że wszystkie książki trzeba wyrzucić. Jestem wielką fanką książki Zaczarowane baletki, która jest przeuroczą książką, który jest przeuroczy bohater, który w pewnym momencie opowiada bohaterce Pietrownie, bardzo zdenerwowanej, stremowanej, opowiada, że on jak mieszkał w Kuala Lumpur, to też się bardzo stresował, jak się miejscowi buntowali, on musiał wyjść do nich. Co trochę rzuca cień na tego super miłego, pozytywnego bohatera, któremu na plantacji kauczuków Kuala Lumpur miejscowi raczyli się buntować. I zamiast wyrzucać całą książkę do kosza, porozmawiajmy o tym, że może on nie jest zawsze takim dobrym i fajnym człowiekiem i może nie wszystko, co w książkach jest opisane jako pozytywne, jest pozytywne. A jeżeli możemy coś ominąć w sensie czytania książki, to też naprawdę dobrych książek jest sporo. I już kończąc temat, bo przedłużam, więc żeby nie przedłużać, to przechodzę do ostatniego slajdu. Kończąc temat, chciałabym zwrócić uwagę, że książki równościowe nie są książkami terapeutycznymi, żeby pamiętać, do kogo je kierujemy i w jakim celu wybieramy dane książki. Zwrócić na to uwagę, jak są przedstawiane też wątki poboczne, to znaczy jeżeli książka jest o super, super równościowych przygodach, cudownych bohaterów, ale w domu gdzieś tam w tle się przewija mama przy garnkach i tata z gazetą, to albo jest coś do przedyskutowania, albo niekoniecznie w tej książce pokazano wszystko, co miało być pokazane, albo grafik opowiada swoją własną historię, co też się czasem zdarza. W każdym razie zwróćmy uwagę na całokształt i wybierajmy świadomie pod kątem tego, co, komu i w jakim celu opowiadamy. Dobrych książek na szczęście jest mnóstwo i mam nadzieję, że będziemy je wspólnie gdzieś czytać. Jeżeli nie, w programie Poczytajmy, do którego z całego serca zapraszam, to w innych formułach. Ja się powolutku z Państwem żegnam. Jeżeli Państwo mają w tej chwili jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. Zapraszam serdecznie jeszcze na OPPN,
czyli podsumowanie projektów młodzieżowych, tym razem w wersji online, ale planujemy różne fajne i ciekawe rzeczy dla Państwa. Jak się zapisać do programu Poczytajmy? Program Poczytajmy na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej. W czerwcu pojawi się informacja o rekrutacjach do programów i tam powinien się też pojawić link do programu Poczytajmy. Bardzo Państwu dziękuję serdecznie i ja jeszcze chwilkę będę. Jeżeli ktoś mi będzie miał jakieś pytanie, to odpowiem. A z Państwem się żegnam i serdecznie, serdecznie Państwu dziękuję. Czy na Państwa stronie polecają tytuły konkretnych książek? Tak, czasem tak. Na stronie, już nie na stronie CO, tylko na samej stronie Poczytajmy, pojawiają się wpisy z tytułami konkretnych książek. Trzeba wpisać Poczytajmy co.org.pl. Ja również dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję. Tak, wiem. Kot ma na imię Ion, po bohaterze książek Lema, Ionie Tichym. Dziękuję. Czy dyplomy za udział w projekcie dostaniemy? Tak. Dyplomy dla uczniów za poprzedni semestr powinny do wszystkich dotrzeć drogą elektroniczną dawno temu. Natomiast za nowy semestr będą wysyłane w czerwcu. Podziękowania wydrukowane będą wysyłane prawdopodobnie pod koniec czerwca. To jest kwestia tego, że do pakowania potrzebnych jest bardzo dużo ludzi. Przynajmniej kilka, które muszą się spotkać w jednym biurze, co jest skomplikowane oczywiście i czekamy na razie z tym. Tak, nagranie powinno po weekendzie być na stronie poczytajmy.co.org.pl. Dziękuję pięknie. Dziękuję. I ja się żegnam, dziękuję pięknie. Dziękuję.